Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez firmę SIG. Tym razem tematem webinaru są laserowe skanery bezpieczeństwa. Jest to pierwszy webinar z całego cyklu, więc na początek skupimy się na podstawowych informacjach, funkcjach, parametrach, możliwościach zastosowania. Ja nazywam się Adam Pupacz i jestem kierownikiem produktu Przemysłowe Systemy Bezpieczeństwa. Wraz ze mną w dzisiejszym webinarze bierze udział Paweł Gutowski, który na co dzień wspiera Państwa w dziale wsparcia technicznego. Paweł będzie odpowiadał na Państwa pytanie, które mogą Państwo cały czas na bieżąco zadawać poprzez system Q&A. Także jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące skanerów, dotyczące prezentacji, to zachęcam do zadawania pytań. Na koniec prezentacji przewidujemy również sesję Q&A. Jeżeli są jakieś pytania, na które Paweł nie zdąży odpowiedzieć, bądź jakieś pytania będą się powtarzały, będą wymagały szerszego omówienia, to wówczas poprosimy Pawła, żeby nam to pytanie przybliżył i postaram się na nie odpowiedzieć w szerszym gronie. Także zaczynamy od podstaw i w dzisiejszym dniu właśnie o podstawach dotyczących skanerów laserowych chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć na temat tego, jak działa laserowy skaner. Po drugie, czym charakteryzuje się skaner bezpieczeństwa. Chciałbym powiedzieć o technologii skanowania, którą stosujemy w naszych najnowszych generacjach skanerów, tak zwanej technologii CHDDM. A następnie chciałbym opowiedzieć o pewnych parametrach i właściwościach właśnie nowej generacji skanerów. W tej nowej generacji skanerów mamy takie rodziny jak MicroScan, NanoScan czy OdorScan. Ja o nich również króciutko chciałbym powiedzieć. Jak działa skaner laserowy i do czego możemy go zastosować? Skaner laserowy działa na zasadzie pomiaru czasu przelotu wiązki światła. Krótki impuls światła laserowego wysyłany jest ze skanera. Impuls ten odbija się od obiektu, część światła ulega rozproszeniu, ale część tego światła wraca ponownie do skanera. Skaner mierzy czas przelotu tej wiązki światła, znając prędkość światła, oblicza odległość od obiektu. Technologia zwana czasami time of light jest powszechnie, myślę, znana, dlatego że stosowana jest w wielu różnych czujnikach, jakie posiadamy w ofercie. Niemniej jednak pomiar odległości to nie wszystko. My chcemy skanerami uzyskać pewien obraz, obraz dwuwymiarowy, dlatego potrzebujemy dodać kolejny wymiar. Ten kolejny wymiar uzyskujemy dzięki temu, że w skanerze mamy zamontowane obrotowe zwierciadło. Zwierciadło obracając się wysyła kolejne promienie wzdłuż promienia. Enkoder mierzy nam położenie tego zwierciadła, dzięki temu wiemy, w jakim konkretnie kierunku wysłaliśmy wiązkę światła i z jakiego kierunku wróciło odbicie. Nakładając na siebie kolejne wyniki pomiarowe, określoną rozdzielczością kątową, uzyskujemy pewien obraz, uzyskujemy pewien kontur otoczenia. Ten kontur otoczenia jest to kształt obszaru, kształt przestrzeni, którą widzi, w cudzysłowie widzi skaner. Na przykład jest to pokój. Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się inne obiekty, no to oczywiście również możemy je tutaj zauważyć. Ale nigdy nie jest aż tak idealnie. Zdarza się, albo w zależności od tego, z jakim materiałem mamy do czynienia, skaner może czasami nie wykryć danego obiektu. Od czego to zależy? Jeden z parametrów, od tego, którego zależy to, czy obiekt zostanie wykryty, jest tak zwana reemisja. Reemisja jest to ilość odbitego światła lasera od obiektu, przy czym skorzystamy tutaj z tak zwanej skali kontaktuali. Przyjmuje się, że biała kartka papieru daje nam 100% reemisję. Wiadomo, obiekty ciemniejsze będą gorzej odbijały światło, a w związku z tym nie będziemy w stanie ich wykryć na dużych odległościach. Obiekty jaśniejsze, reflektory będziemy w stanie wykryć na znacznie większych odległościach. Zasięg pomiarowy takiego skanera jest w zasadzie liniowo proporcjonalny właśnie do reemisji, czyli ilości odbitego światła przez obiekty. Wrócimy do tego jeszcze w momencie omawiania warunków wymagań dla skanerów bezpieczeństwa.
Kolejnym elementem, kolejnym parametrem, który musimy uwzględnić, jest rozdzielczość kontowa. Rozdzielczość kontowa, czyli kąt pomiędzy kolejnymi wysyłanymi przez nas wiązkami światła laserowego. Rozdzielczość wpływa na zdolność wykrywania obiektów. Po lewej stronie na obrazku widzimy obiekt, który jest niewykrywany, dlatego że kolejne promienie nie trafiają w ten obiekt, a w związku z tym jest on niewidoczny dla skanera. Żeby wykryć ten obiekt, musimy zmniejszyć rozdzielczość, czyli zmniejszyć kąt pomiędzy poszczególnymi promieniami, czy tak naprawdę musimy wykonać więcej pomiarów przy jednym pojedynczym obrocie zwierciadła. Wiemy, jak działa skaner, wiemy, na co musimy zwrócić uwagę, aby wykrywał on obiekty. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku laserowych skanerów bezpieczeństwa, bo laserowe skanery bezpieczeństwa mają dosyć specyficzne wymagania. Po pierwsze, czym jest laserowy skaner bezpieczeństwa? W normie zdefiniowane to urządzenie jako aktywne, optoelektroniczne urządzenie ochronne reagujące na rozproszone promieniowanie odbite. W skrócie jest to urządzenie typu AOPDDR. Do czego to urządzenie służy? Jest to urządzenie, które służy do realizacji funkcji wykrywania osób lub części ciała człowieka. Czyli jest to urządzenie, które służy do wykrywania osób. W dwuwymiarowej strefie jest to zawsze część elementu systemu sterowania, która odpowiada za bezpieczeństwo. Skanery możemy znaleźć w różnych aplikacjach. Są to aplikacje stacjonarne. Zabezpieczenie, tak tu widzimy, obszaru przed stołem obrotowym. Może to być zabezpieczenie obszaru przed gniazdem zrobotyzowanym albo obszaru wokół robota. Mogą to być również aplikacje mobilne, gdzie zabezpieczamy obszar przed poruszającym się autonomicznie pojazdem. Laserowe skanery bezpieczeństwa to urządzenia do wykrywania obecności osób. W dyrektywie maszynowej 2642 WE są wymienione tego typu urządzenia, a w związku z tym producent tego typu urządzeń, aby móc wystawić deklarację zgodności, musi wykonać certyfikację zewnętrzną i urządzenie musi być zgodne z pewnymi normami bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o skanery, to tutaj warto przytoczyć, myślę, dwie normy. Po pierwsze, normę IEC 61496. Część trzecia, której dokładny tytuł brzmi Bezpieczeństwo maszyn, elektroczułe wyposażenie ochronne, wymagania szczególne dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na promieniowanie odbite. Tak to się fachowo nazywa. Jest to trzecia część z grupy norm 61496, które znacznie szerzej opisują wymagania dotyczące projektowania, testowania oraz walidowania tzw. ESPE, czyli elektroczułego wyposażenia ochronnego. Pod tym hasłem kryją się również takie urządzenia jak kurtyny czy bariery optyczne. Te normy definiują wymagania dla tego typu urządzeń przy warunkach pracy wewnątrz budynku, w związku z tym w kontrolowanych warunkach środowiskowych. W normach tych zdefiniowane zostały tak zwane typy urządzeń. Zdefiniowane zostały cztery typy, ale tak naprawdę precyzyjnie opisane zostały tylko trzy. Drugi, trzeci, czwarty. Więc każde urządzenie, każdy skaner laserowy, skaner bezpieczeństwa, ale również kurtyna czy bariera optyczna mają zawsze zdefiniowany właśnie taki typ i tym możemy te urządzenia odróżnić od zwykłych skanerów pomiarowych właśnie poprzez zdefiniowanie tego typu. Część trzecia tej normy dotyczy ściśle właśnie urządzeń typu AOPDDR. Tam są zdefiniowane wymagania dla urządzeń typu, dla skanerów typu drugiego oraz typu trzeciego, aczkolwiek w tej chwili na rynku w zasadzie spotykamy tylko urządzenia typu trzeciego. Dla osób, które projektują układy sterowania, myślę, że nie będą obce hasła
parametry typu SEAL czy Performance Level. Urządzenie typu trzeciego spełnia wymagania SEAL drugi według normy 6261 oraz Performance Level D według normy 13849. Warto również w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej normie. Jest to dosyć świeża norma, której póki co jeszcze nawet tytuł nie został przetłumaczony na język polski. Dotyczy ona czujników właśnie do służących do detekcji osób, przy czym norma ta 62 ILC 62998, część pierwsza, opisuje pewne aspekty projektowania, testowania oraz walidowania czynników bezpieczeństwa, które nie są opisane w innych normach. I wspominam o tej normie dlatego, że w naszej ofercie znajduje się skaner laserowy, który może pracować na zewnątrz budynków, ponieważ nie ma do tej pory nie ma normy, która opracowywałaby w jaki sposób, jakie wymagania mają te urządzenia spełniać. W związku z tym korzystamy z takiej normy pomocniczej, która mówi, jak testować urządzenia, które pracują w innych warunkach niż te zdefiniowane w typowych normach. W tej normie również zostały zdefiniowane pewne rodzaje urządzeń. Posługujemy się taką klasą Performance Class i skanery zazwyczaj, przynajmniej ten, który my posiadamy, spełnia poziom D, co również odpowiada SEAL-owi drugiemu i Performance Level D. We wszystkich skanerach bezpieczeństwa możemy zdefiniować pola. Podstawowe pole jest to pole ochronne. Ono może mieć w zasadzie dowolny kształt, czyli definiujemy sobie na każdym, tak naprawdę na każdym kącie o maksymalną odległość, której obiekt nie może się pojawić. Dodatkowo oprócz pola ochronnego możemy zdefiniować tak zwane pole ostrzegawcze, które nie może pełnić funkcji bezpieczeństwa, ale bardzo często jest wykorzystywane jako sygnalizacja, jako ostrzeżenie. Jego zasięg jest znacznie większy niż pola ochronnego. No i mamy nasz kontur otoczenia, czyli możliwość również wykorzystania danych pomiarowych ze skanera, o czym też za moment, za chwilę wspomnę. Wróćmy jednak do tych parametrów, o których mówiłem na początku. Po pierwsze, reemisja. Skaner bezpieczeństwa ma wykrywać człowieka. W typowej aplikacji, aplikacja stacjonarna, więc monitorowanie poziomego obszaru, człowiek może wejść w obszar niebezpieczny w ciemnych butach. Ciemny, skórzany but. Ciemny, skórzany but to reemisja rzędu 1,8%. I właśnie to jest ta minimalna poziom reemisji, na który skaner musi zareagować. Jeżeli mamy skaner o zasięgu powiedzmy 5,5 metra, to w zasięgu 5,5 metra jest on w stanie wykryć obiekty o reemisji przynajmniej 1,8%, czyli temu odpowiadającym czarnemu skórzanemu butowi. Pole ostrzegawcze, które wspominałem wcześniej, nie jest już tak rygorystycznie przedstawione. Ono ma znacznie większe zasięgi. Bierze się to stąd, że my tutaj już nie gwarantujemy wykrycia obiektu, a zasięg tego pola kształtowany jest poprzez określenie dystansu, na którym jesteśmy w stanie wykryć obiekt o emisyjności 100%, czyli białą kartkę. W przypadku skanerów, na przykład serii Microscan, który za moment więcej powiem, wynosi ten zakres aż 40 metrów. Kolejna kwestia to rozdzielczość kątowa. Na rozdzielczość kątową, albo inaczej zmianę rozdzielczości kątowej łatwiej uzyskuje się poprzez spowolnienie obracania się zwierciadła w skanerze. Zazwyczaj pojedynczy obrót zwierciadła trwa około 30 milisekund i dla przykładu tutaj skaner Microscan przy takim czasie obrotu daje nam rozdzielczość 0,51 stopnia kątowego, a jeżeli spowolnimy to zwierciadło, tak żeby obracało się jeden obrót trwał 40 milisekund, uzyskujemy rozdzielczość 0,39 stopnia kątowego. Zatem zmniejszając rozdzielczość kątową dajemy mu możliwość wykrywania mniejszych obiektów na większych odległościach. W praktyce jednak w obliczaniu tzw. odległości bezpiecznej, w projektowaniu pola ochronnego, o czym powiem na kolejnych częściach webinaru, my musimy wykrywać obiekty o określonej wielkości, o określonej średnicy. Przykładowo, jeżeli chcemy wykrywać dłoń, to ustawiamy na skanerze rozdzielczość rzędu 20, 30 bądź 40 mm. Oczywiście do tego są specjalne wzory, ale dłoń to są mniej więcej tego typu wymiary w tym zakresie. Detekcja nogi
to rozdzielczość rzędu 50-70 mm. Detekcja całego ciała człowieka to 50-200 mm. Redukując rozdzielczość obiektu, który chcemy wykryć, zmniejsza nam się niestety maksymalny zasięg pola ochronnego. W naszych kartach katalogowych, jeżeli podajemy zasięgi skaneru, to zawsze podajemy je dla pola ochronnego przy założeniu, że chcemy wykryć nogę, czyli rozdzielczość 70 mm. Tak przyjęło się to robić od lat i w związku z tym, jeżeli podajemy zasięg, to właśnie dla tej typowej aplikacji poziomej. Jeśli chodzi o pole ostrzegawcze, to zasięg jest tutaj w zasadzie nieograniczony tą refleksyjnością. Zawsze szarży nosi tyle samo. Pojedynczy obrót, jak wcześniej wspomniałem, zwierciadła trwa około 30 milisekund. Jednak, żeby zapewnić większą niezawodność działania takiego skanera, wykonujemy minimum zawsze dwa obroty. Chodzi o to, żeby w drugim obrocie potwierdzić, czy faktycznie obiekt został wykryty, czy faktycznie znajduje się w obszarze niebezpiecznym, czy może nie jest to jakieś zakłócenie. Nie jest to jednak, warto zwrócić czas reakcji skanera, dlatego że do czasu reakcji skanera musimy jeszcze doliczyć czas potrzebny na wyłączenie wyjść, więc zazwyczaj jest to jeszcze dodatkowe kilkanaście milisekund. W bardzo trudnych warunkach środowiskowych, kiedy w powietrzu nosi się duży kurz bądź jakiś mały, przylatują małe, drobne obiekty, można w skanerze uruchomić dodatkową funkcję tak zwanej wielokrotnej analizy, czyli zwiększyć tą wartość skutkowania z dwóch do maksymalne wartości sięgają 16. W tym momencie mówimy skanerowi, że ile razy ma zobaczyć obiekt, aby faktycznie stwierdzić jego obecność w obszarze. Warto tutaj pamiętać, że zwiększenie tego parametru powoduje również niestety zwiększenie czasu reakcji, co może czasami wymagać przemedytowania naszego kształtu, naszego pola ochronnego. Spotykam się czasem z pytaniem, czy możliwe jest skanowanie takim skanerem dookoła, czyli na kącie 360 stopni. Od razu powiem, że nie, a wynika to z tego faktu, że w każdym obrocie skaner musi zostać przetestowany. Wewnątrz skanera znajduje się specjalny reflektor i przy każdym obrocie ten reflektor musi zostać wykryty. W ten sposób następuje między innymi testowanie optyki skanera. Przejdźmy do kolejnego punktu, mianowicie technologii HDDM, czyli pomiar z wysoką rozdzielczością. Technologia ta stosowana była przez firmę SIG w skanerach pomiarowych przez wiele lat, przetestowana, a następnie została zaimplementowana w skanerach bezpieczeństwa i nosi nazwę Safe HDDM. O co chodzi z tą technologią? Typowy skaner, jak powiedziałem wcześniej, żeby wykonać pomiar, wysyła pojedynczą wiązkę pomiarową. W technologii HDDM nie wysyłamy już jakby pojedynczy wiązek, tylko wysyłamy całe pakiety wiązek. W związku z tym, nawet jeżeli w przestrzeni będą jakieś małe obiekty i pojedyncze wiązki zostaną odbite, to te pojedyncze wiązki, które nie pasują do całej reszty wyników pomiarowych, mogą zostać przez specjalny algorytm wyrzucone. Skaner oblicza pewnego rodzaju średnią z pewnej grupy pomiaru, uzyskując jeden wynik pomiarowy. Dzięki temu uzyskujemy znacznie większą odporność na warunki środowiskowe, co za moment jeszcze omówię. Ale żeby Państwu przybliżyć, o jakiej my tak naprawdę rozdzielczości mówimy, to proszę sobie wyobrazić, że skaner, który skanuje na kącie 275 stopni, którego czas obrotu zwierciadła wynosi 40 milisekund, w czasie jednego obrotu robi aż 88 tysięcy pomiarów. Fizyczna rozdzielczość takiego skanera to jest 35 dziesięciotysięcznych stopnia kątowego. Można powiedzieć, że mamy tu pewnego rodzaju nieprzerwane wysyłanie poszczególnych wiązek pomiarowych. Tych wyników obliczane są już pojedyncze próbki, pojedyncze wyniki pomiarowe i skaner wylicza ich w tym przypadku o jakieś 712. Tyle mniej więcej z pojedynczych pomiarów robi klasyczny skaner. Uzyskujemy w ten sposób rozdzielczość, proszę zobaczyć, rzędu 0,39 stopnia kątowego, czyli jak widać prawie 100 razy większą. Taka jest rozdzielczość danych pomiarowych i taką już jakby faktycznie później skaner da dane, ale te dane są znacznie bardziej precyzyjne i pozbawione
a pozbawione znacznie szczęścia błędów. Ta nowa technologia powoduje, że skaner staje się znacznie bardziej odporny na warunki zewnętrzne, czyli na przykład światło zewnętrzne. Na YouTubie mogą Państwo znaleźć bardzo fajny film, który go zrzuty tutaj właśnie widać. Testowanie takiego skanera. Halogen 1000-watowy, którego światło kierowane jest wprost w płaszczyźnie skanowania skanera, nie powoduje po prostu wpływu na działanie tego skanera. Skaner nadal działa poprawnie. Problemy, jakie czasami bywały ze skanerami, to jest na przykład proces spawania. Wówczas iskry spawalnicze przelatujące przez pole detekcji powodowały fałszywe zatrzymania. Albo skanery pracujące w jednej płaszczyźnie mogły się wzajemnie zakłócać. W przypadku technologii HDM ten problem w zasadzie nie występuje. Zjawisko to też było kiedyś problemem w aplikacjach mobilnych, kiedy wózki poruszały się w tej samej przestrzeni, a skanery wiadomo zainstalowane były dokładnie na tej samej wysokości na wszystkich wózkach. Generalnie rzecz biorąc, technologia Safe HDM daje znacznie większą odporność na zapylenie i zabrudzenie przestrzeni skanera. Żeby jeszcze Państwu przybliżyć dokładność tych danych technologii Safe HDM, proszę zobaczyć, mam tu porównanie starszego, tradycyjnego skanera S3000, a na dole pod nim znajduje się skaner MicroScan wykonany z technologii HDM. Oba skanery patrzą w tym samym kierunku, w korytarzu z białą, jak widać, prostą ścianą. Niestety kontur, który możemy zobaczyć po lewej stronie na górze z tradycyjnego skanera, jak widać, niebieska linia jest mocno poszarpana. W przypadku nowej technologii HDDM mamy w zasadzie do czynienia z linią prostą. To pokazuje, jak precyzyjne są te dane pomiarowe technologii tej HDDM. Przejdźmy zatem do omówienia pewnych aspektów związanych z tą nową generacją skanerów, dlatego że to już nie jest jeden skaner, ale mamy kilka rodzin skanerów. I tak szybciutko Państwu przypomnę, że ta nowa technologia, te nowe rodziny skanerów to jest wynik ponad 25-letniego doświadczenia, które posiadamy skanerami. Pierwszy skaner PLS w 1994 roku, który powstał w technologii HDM, później został zastąpiony skanerami S3000, a w 2016 roku skaner MicroScan, później Outdoor Scan i NanoScan, jeden z najmniejszych skanerów w tej klasie na rynku. Także mamy w tej chwili trzy takie rodziny skanerów, którymi się skoncentrujemy, czyli MicroScan, te największe wydajności, Outdoor Scan do zastosowań zewnętrznych oraz NanoScan jako skaner najmniejszy. Pewne parametry są wspólne dla wszystkich tych rodzin, między innymi wszystkie te urządzenia spełniają wymagania typu trzeciego, czyli performance LD, SIL drugi, skaner outdoorowy, również o czym wcześniej wspomniałem, tą performance class D. Wszystkie skanery mają kąt skanowania 275 stopni, czyli widzą na kącie 275 stopni. Skanery MicroScan dostępne są z trzema głowicami o różnym zasięgu, 4 metry, 5,5 bądź 9 metrów. Dla porównania Outdoor Scan dostępny jest już tylko w zasięgu 4 metrów, ale przypominam, że jest to jedyny skaner, który może pracować na zewnątrz. NanoScan ze względu na zmniejszoną optykę i tym samym to mniejsze zwierciadło, zasięg jego jest ograniczony do 3 metrów, no ale to też jest specyficzne rodzaje aplikacji, do których on jest kierowany. Skanery serii MicroScan to jest to najstarsza seria i w tej chwili oferują jeszcze dodatkowo różne interfejsy komunikacyjne typu ProfiNet, ProfiSave, Ethernet, IPC, PenSafety czy EFI Pro. Natomiast NanoScan posiada tylko fizyczne wejścia, dane, możliwy Ethernet do pomiaru danych pomiarowych, ale umożliwia nam podłączenie również enkoderów bezpośrednio i przełączanie pól poprzez enkodery. Wszystkie te nowe skanery konfigurowane są za pomocą nowego oprogramowania o nazwie Safety Designer. Tutaj mamy nowe podejście do projektowania tych pól. Osoby, które miały do czynienia ze starszymi generacjami skanerów, mogą szybko zauważyć różnice i myślę plusy tego nowego podejścia. Po pierwsze, możemy sobie użyć planu maszyny, czyli rzut maszyny możemy sobie umieścić jako tło w naszym projekcie. Na tym projekcie możemy umieścić położenie skanera, a następnie zacząć rysować pola. Pola rysujemy poprzez tworzenie pewnego kształtu. Po prawej stronie widzimy, mamy stworzonych kilka takich trochę przypadkowych prostokątnych kształtów, ale co ciekawe,
jak widać, skaner jest pewnym odsunięciem od tych obszarów, które chcemy monitorować i oprogramowanie automatycznie uzupełnia te brakujące obszary, czyli ten obszar pomiędzy tymi prostokątami, a skanerem również jest uzupełniany, dlatego że skaner nie może widzieć przez przeszkody, zatem musimy również dorysować te pola właśnie pomiędzy tymi obszarami. Można też tworzyć tak zwane obszary maskowania, czyli jeżeli w danym obszarze, który chcemy monitorować, znajdujemy na przykład filar, to możemy go wrysować. Filar taki rzuca cień, czyli skaner nie jest w stanie zobaczyć za filarem, w związku z tym ten cień zostanie tutaj również uwzględniony. Przydaje się to zwłaszcza w momencie, kiedy my taki skaner przesuniemy w inne miejsce, czyli na przykład finalnie okazuje się, że skaner został zamontowany jednak w innym miejscu na tej maszynie. Wówczas my w naszym projekcie przesuwamy tylko skaner w odpowiednie miejsce, a reszta pól zostaje automatycznie dostosowana. Kolejna funkcja skanera, która jest, myślę, bardzo interesująca i bardzo przydatna, to są funkcje jednoczesnego monitorowania pól oraz możliwość tworzenia zestawów i przełączania się pomiędzy zestawami poszczególnych pól. Wykorzystuje się to zwłaszcza w aplikacjach mobilnych, ale również w aplikacjach stacjonarnych, na przykład przy współpracy człowieka z robotem. Widzimy tutaj pojazdy, które poruszają się autonomicznie po zakładzie. Na tych wózkach zamontowane są skanery. Jak widać, te skanery wytwarzają takie czerwone pola o różnym kolorze, żeby zaznaczyć, że tych pól jest kilka. W jednym samym czasie skaner tutaj wytwarza 5 pól. W zależności od tego, z jaką prędkością poruszamy, a w zasadzie w którym ewentualnie obszarze zostanie wykryty obiekt, na odpowiednim wyjściu generowany jest sygnał do zwolnienia, ewentualnie zatrzymania. Czyli dla każdej drogi zatrzymania, dla każdej prędkości mamy inne pole, ale nie musimy się pomiędzy nimi przełączać, dlatego że pola te są monitorowane jednocześnie. Jeżeli mamy sytuację, gdzie musimy zakręcać, możemy mieć potrzebę przełączenia się na inny zestaw pól, albo na przykład jeżeli dojeżdżamy do jakiegoś przewężenia, wówczas musimy przełączyć się na zestaw, który będzie zastosowany do aktualnej sytuacji. I służy nam do tego, tak zwane zestawy pól, czyli grupujemy sobie nasze pola w pewne zestawy. I możemy się pomiędzy nimi przełączać. Warto tutaj zwrócić uwagę, że samo przełączanie się pomiędzy polami też jest pewną funkcją bezpieczeństwa. My musimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby właściwy zestaw pól był załączony w danej sytuacji, żeby nie było sytuacji na przykład takiej, że mamy załączony zestaw z małymi polami, a wózek porusza się z dużymi prędkościami i pola nie odpowiadają faktycznej drodze zatrzymania pojazdu. W związku z tym sterowanie tymi przełączaniem tych pól nie powinno się odbywać w sposób trywialny, na przykład bezpośrednio ze zwykłego sterownika PLC, ale powinno być w jakiś sposób rozwiązana kwestia diagnostyki. W jaki sposób konfiguruje się skaner, tak żeby uzyskać tego typu funkcjonalności? Po pierwsze, definiujemy zestawy pól. Taki zestaw pól składa się z kombinacji pól ochronnych, ostrzegawczych oraz konturu detekcyjnego. O tym konturze detekcyjnym za moment więcej powiem. W naszym przykładzie tutaj po prawej stronie widzimy, że został stworzony zestaw do jazdy prosto, który się składa z pola ochronnego, tego czerwonego i pola ostrzegawczego, tego żółtego. Takich zestawów możemy stworzyć więcej na różne sytuacje i tworzymy sobie następnie takie zwane przypadki monitorowania. Dla każdego z tych przypadków monitorowania podczepiamy inny zestaw pól. Żeby aktywować dany przypadek monitorowania, służą nam do tego tak zwane sygnały wejściowe, warunek wejściowy. Są to odpowiednie sygnały, którymi wybieramy sobie, który przypadek monitorowania ma być w danej chwili aktywny. Na wyjściach skanera mamy szereg tak zwanych ścieżek wyłączania. Pod taką ścieżkę przełączania w naszym przykładzie w tej chwili podłączone jest pole ochronne, czyli do ścieżki wyłączania numer 1 mamy podłączone pole ochronne, przy czym to, które pole aktualnie będzie aktywne, które faktycznie będzie sterowało danym wyjściem bezpieczeństwa, zależy od tego, który przypadek monitorowania w danej chwili będzie aktywny. Wspomniałem wcześniej na temat funkcji monitorowania konturu referencyjnego. Jest to funkcja, która
Dostępna była w zasadzie zawsze w skanerach, aczkolwiek nie zawsze była wykorzystywana, a funkcja ta w zasadzie powinna być wykorzystana w aplikacjach pionowych, czyli takich aplikacjach, którą widzimy tutaj na prawym górnym grafice. Skaner zamontowany jest gdzieś na górze, w związku z tym jest niewidoczny bardzo często, wytwarza taki obszar detekcji, czyli mamy tutaj aplikację kontroli dostępu. Jeżeli ktoś będzie próbował przejść do robota, no to zostanie, powinien zostać wykryty przez skaner. Niestety może się zdarzyć sytuacja, że skaner z jakiegoś powodu zostanie przestawiony. Ktoś go uderzy i zostanie przestawiony. I żeby kontrolować położenie skanera, można wykorzystać tak zwane kontury referencyjne, czyli określa się pewne obiekty, które muszą być zawsze wykrywane przez skaner. Mogą to być na przykład jakieś filary bądź jakieś belki, które wiemy, że nigdy nie zmienią swojego położenia względem skanera. I skaner je cały czas monitoruje. Jeżeli taki obiekt nie będzie widziany przez skaner, wówczas skaner zgłasza błąd. Jest możliwość stworzenia tylko jednego takiego konturu referencyjnego w jednej aplikacji, to znaczy w skanerze można raz tylko taki kontur referencyjny zdefiniować. Natomiast ponieważ ten kontur referencyjny jest w sumie dosyć ciekawą opcją, ciekawą funkcjonalnością, którą można wykorzystać nie tylko do monitorowania położenia skanera, ale również do innych funkcji, na przykład w aplikacjach mobilnych, stworzyliśmy tak zwane pole konturu detekcyjnego. Jest to pewien obszar, który można zobaczyć po prawej stronie, to są takie niebieskie obszary, w którym my sprawdzamy, czy faktycznie tam znajduje się obiekt. Proszę sobie wyobrazić, że mamy platformę mobilną, która na przykład dojeżdża do pewnego przewężenia. I teraz za pomocą takiego pola konturu detekcyjnego chcemy sprawdzić, czy dwa filary, które znajdują się na przykład na wjeździe do takiego przewężenia, zostaną wykryte. Jeżeli my wykryjemy te dwa filary, no to będziemy wiedzieli, że dojeżdżamy właśnie do tego przewężenia, dlatego że taka sytuacja z tymi dwoma filarami ma miejsce tylko w tym jednej lokalizacji. Funkcja pola konturu detekcyjnego może być wykorzystana jako funkcja bezpieczeństwa, czyli dostajemy sygnał bezpieczny na wyjściu z tego, ze skanera. Pole konturu detekcyjnego mogą być tworzone w różnych kształtach, można je aktywować, deaktywować, przełączać je, tak jak łączy z całymi zestawami. Ponieważ skanery bezpieczeństwa są dosyć zaawansowanymi urządzeniami, coraz bardziej popularne stają się w nich interfejsy komunikacyjne. W zasadzie wszystkie skanery, które mamy w nowej generacji, mają możliwość komunikacji po Ethernecie. Chyba są to rzeczywiście proste, bardzo proste skanery, ale w zasadzie większość z nich posiada możliwość komunikacji po Ethernecie do pozyskania danych pomiarowych, do konfiguracji czy też do diagnostyki, a po zabicie możemy zostawić również czyjeś połączenie bezprzewodowe i mieć możliwość swobodnej diagnostyki urządzenia z dużej odległości. Ponieważ na Ethernecie możemy również zostawić połączenia przemysłowe typu Profinet, a konkretnie Profinet na przykład z Profisave'em, czyli połączenie bezpieczne, taki interfejs również jest dostępny w części skanerów. Podobnie jak Ethernet IP SIP'em Safety, albo nasz protokół EFI Pro, który służy nam do komunikacji z kolei z naszym sterownikiem programowalnym Flexing Soft. Dzięki temu, że mamy możliwość wystawiania bezpiecznego połączenia z skanerami, daje nam to możliwość właśnie monitorowania tej dużej ilości pól. Mamy możliwość wyciągnięcia jakby ze skanera informacji, które konkretnie pole zostało naruszone. Możemy przełączać się pomiędzy zestawami znacznie łatwiej, dlatego że tu też potrzebujemy znacznie więcej sygnałów do przesyłania. Możemy wykonywać resety poszczególnych obszarów. Również sygnał resetu powinien być przesyłany przez sieci bezpieczne i dlatego tutaj można to wykorzystać. Ciekawą rzeczą w tej nowej generacji skanerów jest jedna z opcji diagnostycznych, o której chciałbym też powiedzieć. Mianowicie w skanerach jest specjalny obszar pamięci, w którym skaner rejestruje wszystkie naruszenia, które wydarzyły się od włączenia zasilania. Mając nasze oprogramowanie do konfiguracji Safety Designer, możemy się podłączyć do takiego skanera i
odczytać sobie tą pamięć naruszeń. Uzyskamy w ten sposób obraz jakby pewnej mapy naruszeń, możemy to zobaczyć na prawym górnym zdjęciu, widać skaner, widać takie kropeczki. Widzimy, że w pewnym miejscu jest pewna kumulacja tych kropeczek. Jest to miejsce, w którym dochodziło do największej ilości naruszeń. Możemy teraz fizycznie podejść i zobaczyć, co tak naprawdę znajduje się w tym miejscu, dlaczego do tych naruszeń mogło dojść. Jeżeli to nam nie pomoże, możemy dodatkowo zobaczyć, co tak faktycznie skaner widział w momencie naruszenia. Mamy dostęp do całego konturu, który w danej chwili był widziany przez skaner i to widać po prawym górnym narożniku. Widać, że jakiś duży obiekt, to jest ta niebieska linia, naruszył nam pole ochronne, a w związku z tym widzimy, że to jakiś duży obiekt poczuł. To w dyspozycji mamy zazwyczaj 10 kolejnych skanów, a w związku z tym możemy tak naprawdę zobaczyć, z jakiego kierunku ten obiekt zbliżał się do skanera i jak on faktycznie wyglądał. Możliwe dostęp do tych danych historycznych, do tych naruszeń jest również możliwe wykorzystanie zewnętrznego narzędzia, tak zwanego HDMI Visu Tool, które można zainstalować bezpośrednio na panelu dotykowym operatora, pod warunkiem tylko, że ten panel obsługuje system Windows, ale jest specjalne narzędzie, dzięki temu operator może bardzo szybko zobaczyć, co tak naprawdę widzi skaner, jakie jest aktywne pole, jakie były naruszenia, może wywołać, cofnąć się do danego naruszenia, podać je godzinie i sobie odtworzyć tak naprawdę całe zdarzenie. Wymagane jest to oczywiście połączenie internetowe, ethernetowe, przepraszam. Dlatego tego typu skanery na ogół proponujemy klientom, dlatego że ułatwia to zdecydowanie komunikację ze skanerem oraz diagnostykę. Chciałem teraz pokrótce przedstawić Państwu te wszystkie trzy skanerki, czyli rodzinę MicroScan. Zacznę od MicroScana, a później przejdę do nanoskanera oraz outdoorscana. W kilku słowach, żeby Państwo wiedzieli, czym te skanery się charakteryzują. Skanery MicroScan. Tutaj dobierając odpowiedni skaner, mamy do dyspozycji kilka czynników. Po pierwsze, zasięg skanera. Do dyspozycji w ofercie mamy trzy rodzaje głowic o krótkim zasięgu do 4 metrów, średnim zasięgu 5,5 metra oraz długim zasięgu 9 metrów. W tej chwili jest to największy dostępny na rynku zasięg skanera. Kolejna rzecz to jest pakiet funkcjonalny. Do prostszych aplikacji można zastosować skaner w wersji Core. Daje on możliwość monitorowania do 8 pól, czyli w pamięci skanera możemy wgrać 8 pól, 4 pola możemy trafić jednocześnie. Wersja Pro daje nam możliwość wgrania do pamięci skanera 128 pól i 8 pól jednocześnie możemy monitorować. Dostępne są różne interfejsy komunikacyjne, począwszy od fizycznych wejść, taki standard I/O, ewentualnie AI dostosowany w branży samochodowej. Ale, jak powiedziałem wcześniej, do większości aplikacji sugerujemy już tutaj rozwiązania sieciowe, czy to EFI Pro, czy Ethernet IPC, TenSafety, czy Profinet, Profisafe. Daje to nam znacznie większe możliwości budowania funkcji bezpieczeństwa, jak również znacznie większe możliwości diagnostyczne. Którą wersję wybrać, Core czy Pro? Generalnie rzecz biorąc, takie kryterium najprostsze to jest takie, jeżeli mamy do czynienia z aplikacją stacjonarną, gdzie nie będziemy przełączać pól, gdzie w zasadzie mamy jedno pole, może ewentualnie dwa zestawy, wystarczy nam wersja Core. Jeżeli mamy aplikację mobilną, zdecydowanie zachęcamy i polecamy tutaj wersję Pro. Dlatego, że w aplikacjach mobilnych rzeczywiście ta ilość pól znacznie, duża ilość pól znacznie ułatwia nam działanie. We wszystkich skanerach mamy możliwość odłączenia system plaga tak zwanego, czyli tego elementu, do którego podłączone są wszystkie wtyczki. Przy okazji jest to, powiem, że jest to element, który przechowuje całą konfigurację tego skanera. W zależności od wersji, a inny element jest tutaj odłączany, ale chciałem jeszcze wspomnieć o tym, iż w skanerach profinetowych zwłaszcza jest dostępna wersja z łączem światłowodowym, to znaczy komunikacja ze skanerem może odbywać się po światłowodzie. Jest to szczególnie ważne w przypadku aplikacji spawania, gdzie powstają duże zakłócenia automatyczne, a komunikacja po światłowodzie jest niewrażliwa na tego typu komunikacji, fizyczne połączenie.
Nanoscan. Nanoscan, jak widać, jest bardzo małym skanerem, bardzo niskim skanerem. Specjalnie na zdjęciu został pokazany i wsunięty pod paletę, żeby pokazać rzeczywiście, jak niskie jest to rozwiązanie. Było to jedno z kryterium takie decydujące, bardzo ważne w momencie, kiedy projektowaliśmy ten skaner. Wysokość tego skanera to zaledwie 80 mm wysokości. Dostępne są dwie wersje tego skanera. Wersja Core IO do takich prostszych aplikacji, bardziej aplikacji stacjonarnej. Funkcjonalność wersji Core podobnie wygląda jak w przypadku microscana, o którym mówiłem wcześniej, czyli również 8 pól do pamięci, 4 pola symultaniczne, 2 przypadki monitorowania. Dlatego, że przez wszystkie te serie nowe generacje skanerów, wersja Core i wersja Pro pozostaje w zasadzie bardzo podobna, wręcz taka sama. Natomiast wersja Pro, tu jest na razie dostępna wersja tylko z fizycznymi wyjściami. A skaner ten umożliwia nam wgranie do pamięci 128 pól, monitorowanie 8 pól jednocześnie. Mamy dostępny interfejs internetowy. Ciekawostką tutaj jest to, iż pod ten skaner można bezpośrednio podłączyć enkodery, czyli można podłączyć dwa enkodery z interfejsem HTL-owym i na podstawie prędkości oraz kierunku poruszania się, na przykład takiego pojazdu, możemy przełączać pola w skanerze, czyli to przełączanie tych zestawów w przypadku monitorowania może odbywać się poprzez właśnie informację pochodzącą bezpośrednio z enkoderów. Dzięki temu cała ta logika jest zaszyta już bezpośrednio w skanerze. Skaner wersji Pro posiada również dwie pary wyjścia SSD, w związku z tym możemy monitorować dwa pola ochronne w tym samym czasie, co też jest taką dosyć fajną ciekawostką. Skanery AudioScan. Na bazie doświadczeń, jakie mieliśmy z skanerami MicroScan i technologii SafeHTL, która okazała się rzeczywiście wykazywać dużą odporność na warunki środowiskowe, stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi na to, aby stworzyć skaner, który byłby w stanie pracować również na zewnątrz. I na bazie MicroScana powstał AudioScan. Widać zresztą, że jego konstrukcja w zasadzie jest identyczna. Z zewnątrz różnią się te skanery tylko kolorem. Wewnętrznie mają pewne różnice, dlatego że trzeba było dostosować algorytm jeszcze bardziej do warunków panujących na zewnątrz. Dlatego, że na zewnątrz mamy w zasadzie już niekontrolowane warunki środowiskowe. Nie mamy wpływ na temperatury, nie mamy wpływ na deszcz, śnieg i tak dalej. W jaki sposób te skanery radzą sobie w tych warunkach zewnętrznych? No, światło słoneczne, silne światło słoneczne, sama technologia SafeHTL, o czym wcześniej mówiłem, jest odporna na silne światło zewnętrzne dochodzące tam do 4000 luksu, a w związku z tym światło słoneczne też nie powinno tutaj stanowić większego problemu, no chyba, że skaner bezpośrednio skierujemy w kierunku słońca. Drobne cząsteczki deszczu czy też śniegu również możemy sobie z nim poradzić. Jest specjalny algorytm w skanerze, który eliminuje małe obiekty krótkotrwale widziane w polu ochronnym, czyli takie, które przelatują przez pole ochronne. Skaner dobrze radzi sobie w deszczu sięgającym 10 mm na godzinę i śniegu sięgającym 3 mm na godzinę, przy czym to jest ilość wody, która przelatuje, a w związku z tym no, płatki śniegu są znacznie większe niż krople wody. Na zewnątrz występuje również mgła, więc jeżeli widoczność spada nam poniżej 50 metrów, skaner ma specjalny system detekcji przejrzystości powietrza. Jeżeli stwierdza, że widoczność spada poniżej 50 metrów, no to wyłącza wyjścia bezpieczeństwa i czeka na poprawę warunków pogodowych. Dla porównania, jeżeli przejrzystość spada poniżej 50 metrów, to również ruch na lotniskach jest zamykany, w związku z tym rzeczywiście ta przejrzystość powietrza jest mała. Skaner powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem warunków zewnętrznych, między innymi kropel wody, które mogłyby się pojawić na optyce, one by znacznie zaburzyły działanie tego skanera. W związku z tym skaner powinien być wbudowany we wnękę, ewentualnie można zastosować zewnętrzną dodatkową osłonę. Dostępne są tutaj dwie wersje skanera, wersja Core z fizycznymi wejściami do aplikacji stacjonarnych oraz wersja Pro z interfejsem komunikacyjnym Ethernet IP do aplikacji mobilnych.
Ja na tym etapie skończyłem omawianie tych podstawowych parametrów skanerów, omawianie tego, co dzisiaj przygotowałem. Chciałem się zapytać Pawła, który miał okazję odpowiedzieć na Państwa pytania. Czy Pawle jakieś pytania pozostały do omówienia, czy jakieś kwestie pozostały jeszcze do omówienia? Dzień dobry Państwu, Paweł Gutowski. Proszę Państwa, było kilka ciekawych pytań. Tutaj odpowiadałem na bieżąco, ale może bym też przekazał Adamowi, może by się do tego odniósł. Pierwsze pytanie, takie raczej bardziej ogólne, było, czy są gdzieś dostępne i skąd można pobrać normy, o których Adam wspominał? Pytanie chyba rzeczywiście nie ogólne i nie dotyczące skanerów, ale tak, normy można zakupić, dlatego że normy to nie są dokumenty, które można pobrać po prostu z internetu. Normy można zakupić między innymi w naszym Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest specjalna strona, zachęcam do znalezienia. Można normy zakupić przez internet. Również te normy, o których ja dzisiaj wspomniałem. Okej. Kolejne pytanie, no już dotyczące skanerów. Jak dobrać skaner, czyli długość pola ochronnego, aby aplikacja była zgodna z przepisami? Tutaj, Pawle, poruszamy chyba temat projektowania pola ochronnego, który przewidziałem na kolejną część webinarium, właśnie poświęconą w całości projektowaniu pola ochronnego ze względu na tzw. odległość bezpieczną, ale również ze względu na to, w jaki sposób skaner działa, ze względu na pewne błędy pomiarowe, które również należy uwzględnić. Także ja myślę, że to pytanie, odpowiedź na to pytanie udzielimy na kolejnej części, na którą już bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Nie znam jeszcze w tej chwili daty, bo ta data nie jest ustalona, ale proszę śledzić naszą stronę internetową, tam są wszystkie kolejne webinary anonsowane, także na pewno taki webinar również się pojawi. Dobrze. Kolejne ciekawe pytanie. Czy posiadacie Państwo, albo czy są dostępne na rynku skanery z Performance Level E? Też bardzo ciekawe pytanie. Nie ma takich skanerów na rynku. My również takich skanerów nie posiadamy. Jak wspomniałem wcześniej, norma, która opisuje wymagania co do budowy, testowania tego typu urządzeń, klasyfikuje te urządzenia według typów. I ta norma, konkretnie 6496, część trzecia, która dotyczy skanerów, opisuje wymagania tylko i wyłącznie dla urządzeń typu drugiego i typu trzeciego. Typ trzeci, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest Performance Level D maksymalnie. Żaden skaner niestety nie jest w stanie osiągnąć wyższego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa, między innymi dlatego, że światło jest wysyłane i odbierane z tego samego urządzenia. W związku z tym proszę sobie wyobrazić wiązkę światła, która wylatuje ze skanera i do tego skanera nie powraca. I w jaki sposób interpretować taki wynik? Czy wiązka została odbita i po prostu nie wróciła, czy może przed skanerem znajduje się jakiś ciemny obiekt, który bardzo mocno pochłania światło i powinniśmy go wykryć. Jest to po prostu pewna niedoskonałość tej technologii, którą zresztą też można na przykład oszukać, podchodząc do takiego skanera na przykład z lustrem. Nie radzę, ale gdyby ktoś bardzo chciał, proszę sobie wyobrazić, skaner może skanować zupełnie inną płaszczyznę, po prostu światło będzie, poszczególne wiązki będą się odbijały od lustra. Więc nie jest możliwe osiąganie wyższego poziomu bezpieczeństwa na skanerach. Jest jakieś pytania, problem? W zasadzie to już mam takie, które takie dwa krótkie pytania
na które odpowiedziałem, no ale może je przytoczymy. W jaki sposób można przełączyć pole w sposób bezpieczny? Na czym to polega? Przełączanie pól, do przełączania pól w skanerze służą specjalne wejścia. My, żeby móc przełączać pola, zawsze tam wymagamy, żeby przynajmniej dwa stany na wejścia się przełączały. A w związku z tym jakby wymuszamy trochę w ten sposób, że źródłem sygnału muszą być jakby dwa niezależne elementy. Powiem szczerze, że temat jest troszeczkę chyba bardziej, nie jest taki łatwy do omówienia w tej chwili na webinarze, wymagałby chyba troszeczkę większego zastanowienia się i więcej uwagi, więc ja może to skrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Zwykłe przełączanie pól poprzez PLC, z którym się niestety czasami spotykamy, na ogół nie jest prawidłowe. Natomiast żeby to zrobić prawidłowo, no to trzeba mieć te źródła sygnałów, najlepiej właśnie redundantne, pochodzące z dwóch różnych źródeł. Ale to nie jest mówię, takie proste. Można to wykorzystać fakt, że pod skanery można podłączać bezpośrednio na przykład enkodery. Zawsze dwa enkodery, w tym momencie mamy podwójne źródło informacji. Dodatkowo można wykorzystać pole kontrolu detekcyjnego, o którym wcześniej wspomniałem. To też jest sygnał, który jest sygnałem jakby bezpiecznym, bo generowanym w skanerze już jakby tak redundantnie wewnętrznie. W związku z tym to są takie dwa źródła sygnału, które możemy wykorzystać na pewno do bezpiecznego przełączania pól. Natomiast co jeszcze? Tutaj temat rzeczywiście wymaga troszeczkę większego omówienia i no nie jestem w stanie w tej chwili, myślę, na to pytanie tak łatwo odpowiedzieć. Dobrze. To w zasadzie byłoby tyle odnośnie pytań, bo tam jak się pojawiły jakieś drobne pytania, jeszcze to odpowiadałem na bieżąco. Także z mojej strony to byłoby wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za pytania. Dziękuję Adam za odpowiedzi. Ja również Paweł dziękuję za pomoc. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do kolejnego webinaru, który już w przyszłym tygodniu. Dziękuję za uwagę.